No siema byczki, z tej strony Bujno, a dzisiaj zajmiemy się ciekawym materiałem, ponieważ będzie to materiał, który polecił mi jeden z moich widzów do zrobienia. Tutaj możecie zobaczyć ten komentarz. A ja uznałem, że jest to dobry pomysł i w sumie czemu by tego mam nie nagrać. Tak więc jako tutaj widzicie, będziecie mieli teraz co oglądać. Jak już pewnie wiecie z tytułu, rozpracujemy sobie, która wytwórnia daje najlepszy pitos i na której najlepiej się skupić. No i chyba nie ma co przeciągać, a nie przedłużać, po prostu zaczynamy materiał, oglądajcie. Jeśli chcemy bawić się w zabawę w wytwórnie, to musimy kupić siedzibę klubu motocyklowego. Ceny zaczynają się od 200 tysięcy do 500 tysięcy, tak około. Żeby kupić sobie ten klub motocyklowy, musimy wejść na stronę Mace Banku. Wybieramy to na swoim telefonie. Wybieramy zakładkę siedziby klubu. No i tutaj mamy masę miejscówek do wyboru. Generalnie zasada jest taka, że najbardziej polecam wam miejscówki koło miasta, a odradzam całkowicie miejscówki za miastem. Taką w miarę optymalną jeszcze w stosunku do ceny i jakby jakości jest tak jakby w samym środku, czyli na przykład ta darmowa. Wiem, że dużo ludzi ma zestaw początkującego kryminalisty, ponieważ odebrało grę na Epiku i dopiero zaczęło grać, więc jeśli macie to w tym miejscu, to tak, możecie sobie skorzystać z tej miejscówki, ona nie jest wcale taka zła. Zresztą i tak głównie będziemy tam wchodzić tylko po to, żeby korzystać z laptopa, więc nie jest to jakiś taki duży problem. A właśnie, a po co nam jest laptop? Laptop jest podstawą. Kiedy kupimy już sobie klub motocyklowy, to tak naprawdę dopiero zaczniemy nasze porządne wydatki. Musimy teraz udać się do wcześniej wspomnianego już laptopa, przejść misję prologową, która jest całkiem przyjemna i spoko. I kiedy już ją przejdziemy, będziemy mogli sobie kupić w końcu jakąś wytwórnię. Do wyboru mamy podrabione dokumenty, marihuanę, fałszywe banknoty, metamfetaminę i kokainę. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna odcinka, ponieważ wytłumaczę wam mniej więcej, która z nich jest według mnie najbardziej opłacalna i w którą najlepiej pójść. W tym odcinku skupię się stricte na finansach i zyskach, nie będę tutaj opisywał jak działają te wytwórnie, ponieważ nie jest to odcinek o tym. Nie ukrywam, być może pojawi się kiedyś na kanale poradnik, w którym wytłumaczę jak te wytwórnie działają, ale na razie się tym nie zajmujemy. Dobra, tak więc przechodzimy od razu do pierwszej wytwórni, podrabiane dokumenty. Cena tej wytwórni zaczyna się od 650 tysięcy dolarów do aż 1 200 tysięcy 35. Ulepszenie wyposażenia kosztuje 550 tysięcy, ulepszenie kadry kosztuje 195 tysięcy, a ubezpieczenie bezpieczeństwa kosztuje 285 tysięcy. Maksymalna wartość towaru, jaką możemy sprzedać, to 84 koła, chyba że sprzedajemy to na dalekie dystanse, wtedy ta nasza wartość podskakuje do 126 tysięcy. Pamiętajcie tylko, to się liczy teraz do wszystkich wytwórni, sprzedaż na daleki dystans jest dużo trudniejsza od sprzedaży na niski dystans i może wam to za pierwszym razem nie wyjść. Możecie potrzebować więcej pomocników. Głównym atutem wytwórni jest to, że możecie to wszystko robić solo. Czas, który potrzebujemy do pełnego zapełnienia wytwórni, to są 3 godziny, więc wychodzi nam, że zarobimy od 28 tysięcy do 42 tysięcy. Zależy, czy będziemy sprzedawać na niskie czy dalekie dystanse. Pamiętajcie też, że nie uwzględniam tutaj kosztów produkcji, czyli wiecie, albo kradniecie towary, albo je sobie kupujecie. Jeśli kupujecie towary, to musicie za każdym razem zapłacić 75 tysięcy. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Nie warto bawić się w fałszywe dokumenty, ponieważ przez godzinę, którą zarabiamy tutaj na tej wytwórni pieniądze, da się robiąc inne czynności dużo lepsze siano. Jest to po prostu nieopłacalne. Kolejną rzeczą na naszej liście jest zioło. Cena tej wytwórni waha się od 715 tysięcy do aż 1 358 tysięcy i 500 dolarów. Ulepszenie wyposażenia tej wytwórni to prawie 1 000 000 dolarów. Kadry to jest 273 tysiące, a bezpieczeństwa to 315. Wartość towaru, jaką możemy maksymalnie sprzedać na bliski dystans, to 168 tysięcy, a na daleki dystans to 252 tysiące. Żeby ta wytwórnia nam się zapełniła, trzeba poczekać 5 godzin i 20 minut. Daje nam to od 31 tysięcy do 47 tysięcy. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Jest trochę lepiej, ale dalej nie warto.
przy dobrych wiatrach i przy ostatniej sprzedaży wyrobicie się z tym wszystkim w około 6 godzin, a zarobicie na tym tylko 252 tysiące. W 6 godzin możecie zrobić tyle import-eksport, że zarobicie naprawdę dużo, dużo więcej. Przykładowo import-eksport. A teraz porozmawiamy sobie o wytwórni fałszywych banknotów. Jest to według mnie dobry skam od Rockstara, a już wam tłumaczę dlaczego. Dużo ludzi ma właśnie, jak mówiłem wcześniej, pakiet początkującego kryminalisty i dostaje tą wytwórnię banknotów za free. No i oni się cieszą, nie kupują jej, bo mają właśnie za darmo. Ładują tam wszystko w ulepszenia, są zadowoleni, a tak naprawdę zysk, który tam zyskujecie, jest tyci, tak odrobinę tyćkę większy od tego, co zarobicie na dokumentach, więc jest to strasznie nieopłacalne. A przez to, że ludzie dostają to za darmo, ładują tam wszystkie swoje pieniądze i potem, kiedy chcą przejść na coś innego, po prostu muszą grindować od nowa. Nie popełniajcie tego błędu i nawet nie będę tego omawiał, po prostu tego nie kupujcie. Trochę więcej powiedziałem o tym na filmie, który był już na moim kanale. Jeśli jesteś zainteresowany, to cię do niego zapraszam. Tam bardzo dokładnie omówiłem właśnie ten rockstarowy skam. Lecimy dalej. Teraz porozmawiamy o metamfetaminie. Cena tej wytwórni zaczyna się od 900 tysięcy do 1 700 tysięcy. Ulepszenie wyposażenia to 1 100 tysięcy, kadra 331 tysięcy, bezpieczeństwo 513 tysięcy. Wartość towaru na bliski dystans to jest 238 tysięcy, a na bliski dystans to 357 tysięcy. Czas, który potrzebujesz, żeby zapełnić tę wytwórnię, to 6 godzin, czyli na godzinę zarabiacie od 40 tysięcy do 60 tysięcy. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. To jest najlepsza rzecz zaraz po kokainie, ale w dalszym ciągu się to nie opłaca. A teraz omówimy kokainę i wytłumaczę wam, dlaczego kokaina jest jedynym opłacalnym tutaj biznesem. Kupienie wytwórni kokainy kosztuje nas od $1 000 000 do 1 800 000. Jest to tak naprawdę tylko 100 koła drożej od metamfetaminy, a z perspektywy czasu będziemy na tym zarabiać trochę więcej. Co ciekawe, ulepszenia wychodzą nas dużo taniej, ponieważ ulepszenie wyposażenia kosztuje 935 tysięcy. Jest tutaj prawie 200 tysięcy różnicy w porównaniu do metamfetaminy. Kadra kosztuje 390 tysięcy. No tutaj jest trochę drożej, ale to jest tak naprawdę tylko 60 tysięcy. I również o 60 tysięcy droższe jest bezpieczeństwo. Wartość towaru za to, którą możemy wyprodukować, to jest 280 tysięcy na bliski dystans i aż 420 tysięcy na daleki dystans. Jest to najwięcej ze wszystkich wytwórni. W dodatku czas zapełnienia tej wytwórni trwa o godzinę krócej. 5 godzin. Daje to nam godzinne zarobki 56 tysięcy na bliskie dystanse i 84 tysięcy na dalekie dystanse. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Jest to najbardziej opłacalne z prostego względu. Na początku płacicie niewiele więcej, żeby potem cały czas zarabiać dużo więcej, ponieważ jest różnica 25 tysięcy. To już trochę jest. Zresztą sami spójrzcie na ten układ. Robicie sobie ten biznes, twoja kokaina się tworzy. Przez te 5 godzin, kiedy ona się wam cały czas tam przetwarza, robicie sobie inne zadanie, zarabiacie, zbieracie pitos, albo zajmujecie się hangarem, robicie tam sobie cokolwiek chcecie. I raz na te 5 godzin sobie sprzedajecie tą kokę i zarabiacie na niej w sumie dobre kokosy. Taki o, dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Musicie tylko co godzinkę sobie wpaść i uzupełnić towary. No i tak zbliżamy się do końca tego materiału. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się to oglądając i czegoś się dowiedzieliście. Ja wam przyznam, że trochę się napracowałem, ale i tak myślę, że było warto. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym kanałem, to walnijcie w dzwonek. Pamiętajcie, żeby napisać jakiś fajny komentarz. Pamiętajcie, że te fajne serduszkuje. Dawajcie jakieś kolejne pomysły na filmy, a ja was zapraszam na kolejne filmy, które będą pojawiać się, mam nadzieję, już niedługo. Trzymajcie się, cześć!